Spowolnienie wzrostu gospodarczego, kryzys klimatyczny, kryzys migracyjny, inflacja, przerwane łańcuchy dostaw. Jest wiele zagrożeń geopolitycznych, przed którymi stoimy. Tak? Czy to będą dla nas wyłącznie zagrożenia, czy możemy przekuć je w szanse? Nassim Taleb, który gościł na tym wydarzeniu wczoraj na Impakcie, powiedziałby, że nie ma złych albo dobrych warunków dla gospodarki, tylko lepsze albo gorsze sposoby radzenia sobie z warunkami, jakie dla nas nadchodzą. To, w jaki sposób Polska radzi sobie w tych turbulentnych warunkach, w jakie wkroczyliśmy na początku marca 2020 roku, to w jaki sposób odpowiedzieli przedsiębiorcy, w jaki sposób elastycznością podeszli pracownicy. Z tą odpowiedzią, jaką sformułowała też strona publiczna, wydaje mi się, że daliśmy bardzo pozytywny rezultat, że możemy się ocenić bardzo pozytywnie. Oczywiście przy takich wstrząsach nigdy w całości nie wyjdziemy bez szwanku, ale w ocenie ogólnej możemy ją bardzo pozytywnie ocenić, jak sobie poradziliśmy. Więc ta odporność, ta talebowska antykruchość, tak jak o której on pisze, to chyba coś, czym można by opisać to, w jaki sposób potrafimy sobie radzić. To też świadczy o tym, że nie jesteśmy już gospodarką wschodzącą na takim początkowym etapie, na którym każdy powiew czy wstrząs powoduje kolejne wtórne wstrząsy, jeszcze cięższe i zatrzymanie wzrostu, tylko już takim bardziej okrzepłym, dojrzałym graczem, gospodarką bardziej odporną i wydaje się, że potrafimy sobie radzić z kryzysami i będzie tak dalej. A to największe wyzwanie w Pana ocenie? Największe wyzwanie to chyba transformacja energetyczna oczywiście, ponieważ Polska ma szczególnie osobliwy punkt startowy, jeśli chodzi o transformację energetyczną, ale być może będzie to właśnie okazja do tego, jak Pani wspominała, do przekucia tego na szansę i na przeskoczenie pewnego żabim skokiem wykorzystanie renty, zapóźnienia być może, przeskoczenie pewnych etapów transformacji gospodarczej w postaci gazu i zaoszczędzenie nawet postaci ominięcia pewnych przejściowych etapów. Ostatnie 30-40 lat to był czas offshoringu. Teraz z kolei mówi się o friendshoringu, czyli zaczynamy lokować kapitał w krajach, które są przyjazne politycznie, strategicznie bezpieczne. Z czego wynika to przekierowanie w przypadku inwestorów? Na początku lat 90., kiedy to obwieszczono koniec historii, Bush mówił, że to gospodarka głupcza, tylko to już się będzie liczyć. No i teraz można by powiedzieć, że niestety, ale geopolityka ciągle głupcze zaczyna wracać do gry. No i zerwanie łańcuchów na początku pandemii pokazało, ile tak naprawdę kosztuje offshoring. Kosztuje znacznie więcej niż te oszczędności, które przyniósł w latach poprzednich i że budowanie naprawdę odpornych łańcuchów wartości, łańcuchów dostaw wymaga większej staranności. Oczywiście ten friendshoring będzie istotnym trendem, jest już istotnym trendem, bo widzimy już, że inwestycje zmieniają się strumienie inwestycji. Coraz więcej inwestycji z kierunku zachodniego przychodzi do nas. Oczywiście należy to rozpatrywać, ten friendshoring, nie tylko transatlantycko, ale trochę szerzej, bo to również jest ten biegun dalekowschodni, japońsko-koreańsko-australijski. Natomiast trzeba też pamiętać, że będzie jeszcze bardzo duży sprawdzian dla tej idei friendshoringu, ponieważ Inflation Reduction Act amerykański, jak i tymczasowe ramy kryzysowe przyjęte przez Unię Europejską są takim niestety zaczynem dla możliwej kolejnej wojny handlowej, może nie tyle handlowej, co wojny na polityki przemysłowe, które i wojny na subsydia po prostu, na przyciąganie przemysłu, który przyspieszy przechodzenie, przyspieszy transformację energetyczną, gospodarczo-energetyczną tak naprawdę i jest to taka rafa, na którą ten friendshoring może wpłynąć. Czy Polska jest uważana za kraj przyjazny dla kapitału?
Myślę, że tak. Takie oceniają na pewno przedsiębiorcy zarówno z Europy i ze Stanów, a także z Azji. No, to świadczy o tym liczby i dynamika, z jaką przerastają wolumeny inwestycji, kolejne projekty, które do Polski przyjeżdżają, kolejne ogłoszenia inwestycji co kilka tygodni. Więc myślę, że tak, że to należy pozytywnie odpowiedzieć na takie pytanie. To jeszcze porozmawiamy chwilę o instytucji, którą Pan reprezentuje. Agencja Rozwoju Przemysłu i jej strategia. Jakie macie plany? Co teraz robicie? Agencja Rozwoju Przemysłu powstała 30 lat temu i u genezy, u zarania jej leży restrukturyzacja przemysłu, czyli pomoc przemysłowi, jak można było przejść przez etap transformacji gospodarczej, jak zachować najwięcej tkanki przemysłowej z jak najmniejszym szwankiem. No i podobnie teraz, tak jak wspominałem, transformacja energetyczna. Leży to największe wyzwanie, jakie stoi przed polskim przemysłem. I taka jest też nasza strategia niedawno przyjęta, która mówi czysty przemysł. Czysty, jak czysty zysk, który płynie z transformacji energetycznej i z dekarbonizacji polskiego przemysłu. Tak jak poprzednio, w momencie, kiedy, znaczy tak jak wcześniej, restrukturyzowaliśmy przemysł, zmienić z systemu do systemu, tak teraz jesteśmy dosyć cierpliwym inwestorem nastawionym na długi okres zwrotu w inwestycje, które potrzebują większego zaufania i większej staranności. To też przekłada się na inną nogę naszej aktywności, czyli strefy ekonomiczne, w których jesteśmy operatorem i w których staramy się przyciągać inwestorów zagranicznych, przemysłowych, i te inwestycje też są najbardziej pożądane, jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne właśnie, czyli elektromobilność, pompy ciepła i wspieranie transformacji gospodarczej, również przez nasze inwestycje własne, jak na przykład ogłoszenie ostatnio o budowie fabryki wież do morskiej energetyki wiatrowej. A prywatni przedsiębiorcy interesują się transformacją energetyczną? Są zmuszeni. To wymaga na nich rynek po prostu. Ta relacja kosztu energii, która kiedyś może była w niektórych przedsiębiorstwach, w niektórych biznes sektorach pomijalna, stała się teraz bardzo istotna. No i po prostu realia gry rynkowej wymagają na tym, żeby zaczęli się tym interesować i podejmowali dosyć poważne kroki w celu ograniczenia swojej konsumpcji albo budowy swoich źródeł energii. Jasne. I Państwo możecie również pomóc, tak? W przechodzeniu. Tak. Mamy specjalne produkty finansowe, które pomagają firmom na inwestycje, które obniżą ich konsumpcję albo pomogą im zbudować nowe źródło, które ostatecznie obniży ich konsumpcję, wspierać.